Nikt nie będzie chciał rozmawiać z Prawem i Sprawiedliwością i Prawo i Sprawiedliwość na to w pełni zasłużyło przez te 8 lat kadencji, a przez 4 ostatnie lata szczególnie, żeby nie chcieć z nimi rozmawiać. Oni teraz muszą pobyć trochę w czyśćcu, no i Mateusz Morawiecki będzie pokazany jako słaby lider, który nie jest w stanie nic z tym zrobić, to go osłabi. Obóz Prawa i Sprawiedliwości będzie teraz kąsany ze wszystkich możliwych stron, dlatego że no już nie oferuje tego, co oferował, gdy był partią rządzącą. Jest wielu takich kandydatów, którym się powinna przyjrzeć prokuratura. Ten indeks Drwala chyba jest za gruby, znaczy, że McDonald po prostu z nami sobie pogrywa. Panie pośle, czy się słyszymy, czy jest już pan z nami? Dzień dobry. Się słyszymy, się widzimy. Dzień dobry, jestem z wami. Przepraszam, że nie na żywo, ale Warszawa okazała się dzisiaj dla mnie, no, Bóg nie chciał, żebyśmy się na żywo zobaczyli. Pół godziny krążyłem dookoła redakcji i nie znalazłem miejsca. Sugeruje pan, że Bóg nie sprzyja końcowi, ale dobrze, już tak pół żartem, pół serio. Powiedzmy, że zacznijmy właśnie od tego tematu parkingów, bo na czasie w naszym przypadku, jak pan ocenia, tak, no, że krążył pan troszeczkę po Warszawie, nie mógł pan znaleźć tego miejsca parkingowego w kontekście właśnie też prowadzenia tej polityki wobec kierowców? No, oceniam, że jeżeli miasto nie lubi kierowców, to robi im takie numery, jak właśnie konieczność szukania miejsca i brak możliwości znalezienia tego miejsca przez pół godziny. To jednak jest troszkę grubo. To, co dzieje się w centrum miasta, to jest jakiś odlot i to jest wina władz miasta, że nie zadbały o to odpowiednio, ponieważ obok budowania wielkich biurowców, obok budowania blokowisk, trzeba też myśleć o tym, żeby budować miejsca dla samochodów, a nie wyganiać samochody z centrum miasta, bo jednak no, czasem sytuacja jest jaka jest. Ja dzisiaj przyjechałem z Gdyni do Warszawy. Jednym z punktów programu mojej wycieczki dzisiejszej była redakcja Gońca i no niestety nie było mi dane dzisiaj się w redakcji Gońca spotkać. No to takie były punkty wycieczki, no już niestety pośrednio spełniony został, tak to nazwijmy. Panie pośle, odnieśmy się do takich najbardziej aktualnych wydarzeń politycznych. Andrzej Duda desygnuje na urząd premiera Mateusza Morawieckiego. Oczywiście są zadowoleni, niezadowoleni z tej decyzji. A jak pan interpretuje to? Bo oczywiście no, wydaje mi się, że to już rozmawianie o tym, czy rzeczywiście Mateusz Morawiecki sformułuje ten rząd, to jest takie trochę political fiction, ale jak to będzie teraz grało dla Prawa i Sprawiedliwości, a jak to będzie grało dla opozycji? No, każdy sobie dorysowuje tutaj swoją teorię. Ja mam taką jedną dotyczącą przyszłości prezydenta Andrzeja Dudy, przyszłości politycznej, ponieważ no, jesteśmy w stanie stwierdzić, że międzynarodowa kariera to go nie czeka. On raczej może być pierwszym prezydentem w historii Polski, który powróci do pracy sejmowej na przykład po prezydentowaniu. I aby zadbać o to, aby stać się w przyszłości jednym z pretendentów do tego, żeby być przywódcą obozu Prawa i Sprawiedliwości, no musi pokonać przeciwników. A jednym z przeciwników, najsilniejszym dzisiaj przeciwnikiem, przynajmniej na zewnątrz, jest Mateusz Morawiecki właśnie. No i pozwolenie mu na tę chwilkę zabawy w niby premiera następnej kadencji tak naprawdę pokaże Mateusza Morawieckiego jako słabego lidera, który nie jest w stanie w żaden sposób się dogadać z nikim, ponieważ nikt nie będzie chciał rozmawiać z Prawem i Sprawiedliwością i Prawo i Sprawiedliwość na to w pełni zasłużyło przez te 8 lat kadencji, a przez 4 ostatnie lata szczególnie, żeby nie chcieć z nimi rozmawiać. Oni teraz muszą pobyć trochę w czyśćcu i w tym czyśćcu zobaczymy, jak będą się sprawować. Natomiast to, w jaki sposób rządzili, ta dyktatorska ręka, taka lekceważąca absolutnie wszystkich, sprawia, że po prostu dzisiaj nie ma jak z partnerami siadać, bo nie ma tych partnerów. No i Mateusz Morawiecki będzie pokazany jako słaby lider, który nie jest w stanie nic z tym zrobić. To go osłabi i wewnętrznie, i zewnętrznie. To znaczy na zewnątrz wyjdzie, że się nie udało i oczywiście propaganda będzie uprawiana jaka będzie, ale wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości zacznie się dyskusja, co z tym zrobić, no bo trzeba myśleć jakoś o jakiejkolwiek przyszłości. I tutaj Andrzej Duda jako prezydent będzie miał to wysokie poparcie społeczne, będzie miał wysokie zaufanie, będzie jednym z tych, którzy będą na pewno no, murowanymi kandydatami do bycia w przyszłości liderami tego obozu, czy tego, co z niego zostanie
po tej kadencji, bo nie ulega wątpliwości chyba dla nikogo, że obóz Prawa i Sprawiedliwości będzie teraz kąsany ze wszystkich możliwych stron, dlatego że no już nie oferuje tego, co oferował, gdy był partią rządzącą. No to panie pośle, w kontekście PiS-u mamy to powiedzmy jakoś nakreślone, ale w kontekście jeszcze Konfederacji, czy pan cały czas śledzi ten spór, bo ja mam wrażenie, że tutaj nikt się nie zamierza poddawać, a mimo wszystko cały czas Janusz Korwin-Mikke jest członkiem zarówno Nowej Nadziei, jak i Konfederacji. Cały czas też poniekąd, znaczy co jakiś czas mówi się o panu w kontekście nawet tej aferki, więc jak pan tutaj to by skondensował, bo mam wrażenie, że powoli już to, co się miało wylać, to się wylało, a teraz powoli będziemy czekać na te ostateczne oferty i decyzje. Nie, no dzisiaj jest sytuacja taka, jaka była ze mną, analogicznie z Januszem Korwin-Mikke. Tylko, że Janusz Korwin-Mikke wtedy, kiedy ze mną to się działo, to grał z nimi. Tutaj jest tak, że większa organizacja zawsze wygra. Większa organizacja pozbyła się kiedyś i mniej wolnościowców i większa organizacja dzisiaj pozbyła się Janusza Korwin-Mikkego. Janusz Korwin-Mikke na początku się odgrażał, że może założy nową partię. Nie wiem, jak to wyjdzie. Byłoby to ciekawe, ponieważ byłaby to partia uczciwie antyunijna przed wyborami europarlamentarnymi, na pewno z dużym potencjałem. No ale nie widzę żadnych ruchów ostatnio Janusza Korwin-Mikkego w tę stronę, poza tym, co w zeszłym tygodniu tam słyszeliśmy. No i w sumie tyle można powiedzieć. Tam są wszyscy zadowoleni. Bartłomiej Pejo został członkiem Rady Liderów. Marzył o tym od lat, żeby być członkiem tej Rady Liderów, więc nim teraz został. Myślę, że jakoś tam się to wszystko przyklepało, ponieważ gdyby się miało nie przyklepać, no to by dzisiaj nie było ogłoszenia władz koła, klubu i tak dalej. Także myślę, że teraz będzie już uspokojenie, chyba że Janusz Korwin-Mikke za jakiś czas wyskoczy z tym, że jednak tworzy nową partię, ale tego nie jesteśmy w stanie wyprorokować. No to panie pośle, jeszcze w kontekście pytań naszych widzów, bo oni też zadawali pytania pańską przyszłość. Czy prowadzi pan jakieś rozmowy z JKM w sprawie wspólnego ewentualnego rozwijania projektu wolnościowców? Czy raczej nie chce być pan kojarzony z kontrowersjami Korwin-Mikkego? Nie, z Januszem Korwin-Mikkem nie rozmawiam w tym momencie. Natomiast jak się dokonało, jak go usunięto, to wysłałem do niego tylko SMS-a mówiącego, że ostrzegałem. No bo praktycznie spełniło się to, co ja powiedziałem jemu i faktycznie ostrzegałem. Ostrzegałem na parę dni przed ostatecznymi rozwiązaniami, żeby rzeczywiście nie decydował się na takie kroki, które mogą doprowadzić do jego usunięcia. Został usunięty, tyle. Też Mr. Freddy zadał pytanie, jak pan widzi przyszłość partii wolnościowcy? Z Dziamborem, ale bez Sośnierza i do trzeciej drogi, czy z Sośnierzem, ale bez Dziambora w kierunku powrotu do Konfederacji? A może też trzecia droga w ramach wolnościowców, w sensie trzecia droga dla... Tak, to jest jeszcze do rozwiązania. Dzisiaj zajmujemy się pożegnaniem z Sejmem. Ja jestem dzisiaj w Warszawie właśnie, żeby wypełnić wszystkie dokumenty i już formalnie się pożegnać. W piątek mam ostatni dyżur w biurze, który zrobię też tak bardziej, powiedzmy, szeroko, to znaczy będę zapraszał tam wszystkich do wspólnej imprezy takiej, która będzie pożegnalną imprezą w moim biurze. Natomiast później będziemy się zajmowali wolnościowcami rzeczywiście. Też nie wiemy, jak będzie wyglądała układanka rządowa dzisiaj. Nie wiemy, jak wobec tego się ustawić na scenie politycznej, no bo partia polityczna musi wiedzieć, jaką politykę uprawia, w którą stronę idzie, jak się rozwija. Przed nami wybory samorządowe, wybory europarlamentarne i nie wiemy na dziś, z jakimi partnerami przyjdzie nam współpracować. Więc myślę, że będziemy wszystko ogłaszali, gdy będzie dochodziło do jakichś realnych kroków. Mam mnóstwo pytań. Czy prowadzi pan życie w kamperze? Czy pan dorabia jako kierowca busa? Czy to w ogóle za pojazd? Nie, ale jestem w tym momencie, tutaj może pokażę, jestem w tym momencie w moim vanie, vanie tym kampanijnym, czyli GMC Wandura, jedno z moich takich marzeń motoryzacyjnych, które spełniłem sobie rok temu.
i które pomagało mi w kampanii wyborczej. Teraz już jest zwykłym vanem, bo już nie jest oklejony w żaden sposób i za chwilkę będzie odstawiony na zimowy sen, ale jeszcze przed tym zimowym snem pomyślałem sobie, że przyjadę sobie do Warszawy nim jeszcze. Pytają się ludzie, ile to spala w ogóle? To zależy. Na trasie około 15, w mieście 20. Silnik 5.7 i to taki no, gruby silnik, także ekonomiczne to nie jest. Gazu nie ma, bo nie chciałem go krzywdzić gazem, także to nie jest samochód do jeżdżenia po mieście i na zakupy, tylko to jest samochód na długie wycieczki rodzinne. I panie, do tego jest przygotowany. Panie pośle, europosłem ma zostać Włodzimierz Karpiński, który aktualnie przebywa w areszcie, ma przyjąć ten mandat. Jak pan ocenia to? Bo tutaj przed chwilą pani Bryłka żartowała, nie? Niektórzy... że z celi do Brukseli, no. Nowy program. Tak, no niektórzy to potrafią w totka trafić tę szóstkę, no i tyle, no. Więc teraz pan były minister, obecnie chyba już nie przebywający w areszcie, trafia do Europarlamentu, będzie miał immunitet, ale sprawa jego będzie się toczyła. Ja przypomnę, że ta kadencja Europarlamentu potrwa jedynie do maja, więc on właściwie sobie kupił po prostu 8 miesięcy i wolności, i spokoju, i też dobrych pieniędzy, no bo umówmy się, w Europarlamencie zarabia się ogromne pieniądze na warunki polskie. Natomiast po maju no, przestaje być europosłem. Z oczywistością jest, że nikt go nie weźmie na listę, żeby kontynuował swoje dzieło, ponieważ no, jest człowiekiem, wobec którego trwa postępowanie. On spędził ostatnie tam, nie wiem, chyba 6 czy 7 miesięcy w areszcie, tak? Także tyle. No, oczywiście no mówię, no, w przypadku tego pana, ja go nie znam, więc ciężko jest mi oceniać, ale tak jak powiedziałem na początku, no niektórzy to potrafią trafić w totkę. Panie pośle, jeszcze w kontekście tych ostatnich wydarzeń politycznych, no to zdarzało się panu komentować to, co robi Łukasz Mejza, no i jest znowu okazja, no bo tutaj Szymon Jarczak donosi, fabryka troli wspierająca posła PiS Łukasza Mejzę powstała według rosyjskich wzorców zaczerpniętych od firmy Jewgenia Prigożyna i mogła wpłynąć na wynik wyborów w Polsce. Mejza wyprzedził o 880 głosów posłankę Elżbietę Płonkę, a fikcyjne konta dały ponad 1 000 000 zasięgów w sieci. Wiemy doskonale, że też Łukasz Mejza prowadził dość taką, bym powiedział, kampanię szeroko zakrojoną, o tak to nazwijmy. Taki spam uliczny, tak? Tak. I teraz jak pan to ocenia? Bo, no bo ludzie się zastanawiają, po pierwsze, jak to się stało w ogóle, że został posłem, a po drugie, no skąd wziął pieniądze na taką kampanię? No, po pierwsze, farmy troli to funkcjonowały chyba, mam wrażenie, wszędzie i to we wszystkich możliwych kierunkach. Ja miałem sytuację nawet osobistą taką, że po prostu co bym nie wrzucił, czy to było coś politycznego, czy zdjęcie psa, to zawsze się to wiązało z tym, że miałem kilkadziesiąt do kilkuset komentarzy bardzo nieprzychylnych. Niektóre z nich kończyły się banem, ponieważ były po prostu wyzwiskami, a tak jak krytykę znoszę, tak wyzwiska po prostu eliminuję z moich profili. No, natomiast myślę, że politycy generalnie korzystali z tego, ci, którzy oczywiście wiedzą, jak umieją i mają pieniądze na to. Skąd pieniądze? No to już jest inna kwestia, bo oczywiście są politycy, którzy wydają swoje pieniądze na kampanię, a są politycy wspierani bardzo szeroko, na przykład przez kolegów ze spółek Skarbu Państwa, którzy wspierają ich kampanię finansowo, oficjalnie wpłacając pieniądze na komitet, ponieważ to są ich ulubieni, najlepsi kandydaci. Pan Łukasz Mejza jest akurat taką jaskrawą postacią Sejmu, no bo zaczął swoją karierę polityczną od pewnej afery. Natomiast jest wielu takich kandydatów, którym się powinna przyjrzeć prokuratura, ponieważ no, kampania wyborcza była prowadzona w taki sposób, na przykład u mnie w mieście. Jeden z kandydatów miał taki ogrom materiałów wyborczych, że gdzie bym nie stanął, to on się na mnie patrzył. I no, zastanawiam się, jak to się ma do limitów wydatków, skąd pieniądze na tę kampanię się wzięły, bo to też oczywiście warto sprawdzić, kto wpłacał jakie pieniądze na tą kampanię. Tego typu rzeczy jakby są całkowicie lekceważone, no ale no, jest to odrobinę irytujące, gdy się patrzy na to, że są tacy kandydaci, którzy prowadzą kampanię bez ograniczeń finansowych, a te ograniczenia finansowe przecież istnieją. Więc no, nie oceniam tutaj, co zrobił pan Mejza, bo nie wiem, ale jeżeli chodzi o farmy troli, to tutaj no, bym powiedział, że widziałem akcję ze wszystkich możliwych stron. Panie pośle, powoli kończąc, bo wiemy doskonale, że pan w wielu celach dzisiaj w Warszawie. Jaka jest polityczna przyszłość Artura Dziambora? Co teraz pana czeka?
Zobaczymy, co czeka. Ja jestem otwarty na propozycje współpracy. Na razie zajmuję się swoimi sprawami. Zacząłem pracę na uczelni. Jeszcze przed świętami pokaże się moja książka, także będę o tym wszystkim informował. I po prostu kontynuuję pracę, chociaż w tym momencie z oczywistych względów polityka znów przechodzi dla mnie na poziom hobby, ulubionego hobby, a nie pracy zawodowej, no bo praca zawodowa będzie gdzie indziej. Jak to hobby nie jest już NBA najbardziej ulubionym? Panie pośle, no. A to ja mam wiele, ale no, polityka zawsze była takim numerem jeden. Z oczywistych względów mówię o tym, że to było hobby, dlatego że ja po prostu wszystkie pieniądze, które zarabiałem, to wydawałem na politykę przez większość mojego życia, aż do momentu, gdy trafiłem do Sejmu. Także no, piękna to była przygoda, będę ją zawsze pamiętał. Mam nadzieję, że kiedyś wrócę, ale ja też nigdzie nie idę. No po prostu nie będę miał wejścia na mównicę sejmową i tego trochę żałuję. Oczywiście to też może doprowadzić do tego, że i w mediach będę trochę rzadziej, ale za to w media społecznościowe będę zdobywał od nowa, ponieważ no też były różne zastoje z racji tego, że były inne obowiązki. Panie pośle, na koniec indeks Drwala, Dariusz Joński. 10 lat temu 11,90, dziś 28,90, drożyzna PiS. Więc dwa pytania, czy to jest dobry indeks inflacyjny, a po drugie, czy dzisiaj pan opędzluje sobie jakiegoś Drwala w Warszawie, może w drodze powrotnej? To nie jest dobry indeks inflacyjny, bo chyba nie jest aż tak źle. To znaczy ten indeks Drwala chyba jest za gruby. Znaczy, że McDonald's po prostu z nami sobie pogrywa za bardzo. Natomiast jest coś takiego jak indeks Big Maca światowy i tutaj akurat można na to zwrócić uwagę. Ja też się wyzłośliwiałem na festiwalu pizzy w Pizza Hut, ponieważ tam też rzeczywiście drożało z roku na rok, a ostatnio dwa festiwale pizzy mieliśmy w tych samych cenach, także jest dosyć ciekawie. Rzeczywiście troszkę te ceny są przesadzone. Jak już w McDonaldzie je się za ceny podobne do normalnych restauracji, to ja myślę, że ten McDonald's będzie musiał się poważnie zastanowić nad tym, bo zawsze było tak, że McDonald's wygrywa tym, że po pierwsze znamy te smaki, gdzie byśmy nie poszli, a po drugie jest tego pełno, a po trzecie no jednak cenowo konkuruje z restauracjami. Więc to zobaczymy. Ja dzisiaj będę wracał do domu z Warszawy, to pewnie gdzieś wjadę, tylko jeszcze nie wiem gdzie. Panie pośle, na koniec tutaj zarzut do pana, bo jest 8 listopada, a na pana profilu na Twitterze teraz jestem, więc tu nie ma w ogóle żadnej wątpliwości. Motto na październik, chodziłem bo i do przodu. No. Kiedy nowe motto? No więc mówię, były pewne zastoje, ja sobie zrobiłem trochę wolnego od social mediów, ale już w przyszłym tygodniu obiecuję, że wracam na pełni. Także no, panie, po prostu panie musiałem proszę się tutaj zająć swoimi różnymi sprawami. Do roboty pod tym kątem trzeba, no po prostu, bo może widzowie czekają, a już prawie połówka jest tego listopada. Ale to już wiem, tak samo. Profilówki też muszę zmienić, ale to spokojnie, od poniedziałku działam. Na razie mówię, jeszcze muszę wszystkie formalności związane z pożegnaniem z Sejmem muszę jeszcze załatwić, no to tak, a to jest koniec, bardzo czasochłonne. Pół żartem, pół serii zakończyliśmy. Bardzo panu dziękuję oczywiście za obecność. No i następnym razem może się uda już tutaj w studiu, także tak, dziękuję mam bardzo. Mam nadzieję, następnym razem będę mądrzejszy, po prostu przyjadę taksówką. Amen. To nie będzie problemu z parkowaniem. Amen. Także dziękujemy bardzo za połączenie. No i szanowni państwo, to była nasza ostatnia rozmowa dzisiaj.